Powiedzcie, jak wy włączyliście się w organizację tej choinki? Ja przynosiłam do szkoły wiele słoików. I co dalej się z nimi działo? Pomagaliśmy układać słoiki. A ty co robiłaś? Porządkowaliśmy słoiki od najmniejszego do największego i potem pomagaliśmy panu je układać. A ty co robiłaś? Czyściliśmy słoiki i pomagaliśmy panu przy stworzeniu tego cuda. Jesteśmy szkołą imienia Miłośników Przyrody i można powiedzieć, że tutaj w okolicy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby krzewić wśród uczniów postawy proekologiczne. Już w ubiegłym roku nauczyciel techniki i plastyki, pan Robert Koniec, stworzył z uczniami choinkę z butelek PET. W tym roku przyszła kolej na słoiki. Choinka cieszy się ogromną popularnością i muszę podkreślić i zauważyć, że włączyła się w to cała społeczność nie tylko szkolna, ale również tutaj mieszkańcy okolicznych miejscowości.